Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej odświeżonej recenzji i dziś omówimy sobie jeden z lepszych dedeków 8 tieru, czyli amerykańskiego Kida. Okręt również dosyć stary, jeżeli chodzi o obecność w grze, wszystkim na pewno dobrze znamy, ale omówimy sobie to w zasadzie, czy obecnie nadal radzi sobie tak dobrze jak kiedyś, czy warto na niego wydać pieniążki, jak go sobie przygotować do gry, żeby spisywał się jak najlepiej, więc omówimy sobie tylko kapitana i ulepszenia, nie będziemy tu parametrów omawiać, bo większość osób zapewnie może sobie ten okręt obejrzeć tutaj. Albo na WoWS FT, albo nawet w porcie, korzystając z modów Asline'a, wtedy pamiętajcie, że oglądacie okręt bez żadnych ulepszeń. Więc tak, kapitan jest zrobiony następująco. To jest wersja bardziej artyleryjska. Można by się tu pokusić jeszcze o wydłużenie tego zasięgu, przy czym wydaje mi się, że przy tej paraboli lotu pocisków 12 km to jest taki w miarę optymalny zasięg. Gdybyśmy mieli ten zasięg dłuższy, to już będzie ciężko trafić, bo te pociski do celu lecą bardzo długo i ciężko będzie nam wziąć odpowiednie wyprzedzenie. Więc jak widzicie, tutaj zapobiegawcze utrzymanie to jest standard na dedeku. Ostatni bastion też standard, nadzorca również standard, bo mamy tutaj naprawkę i to jest jedna z największych zalet tego okrętu. Owieczkin, czyli mamy plus 400 HP, także tam po 50 HP więcej na poziom. I kamo oczywiście standardowo jak na większości dedeków. 5,8 km mamy wykrywalności. Wyposażenie wygląda następująco tutaj. Tutaj można się zastanawiać, co by tu jeszcze wziąć, bo teoretycznie jeżeli walczymy na blisko z dedekiem przeciwnika, no to warto mieć to przestawienie steru nieco szybsze. Jeżeli będziemy grali bardziej stacjonarnie, zasięgowo, tak jak tutaj w bitwie, którą będziecie mogli za chwilę obejrzeć, no to bardziej by się przydał ten moduł, żeby sobie z tego dymu, w którego kierunku torpedy będą płynęły, szybko sobie uciec można. Ale wydaje mi się, że tak jest optymalnie. Z dymu i tak zdążymy, bo wydaje mi się, że grając odpowiednio ostrożnie, torped w dymie nie dostaniemy. No ale wiadomo, można dostać, więc tutaj no torpedy warto przy jednej wyrzutni? Wydaje mi się, że nie. Celowanie przy takim spamie pocisków też raczej nie jest tutaj jakimś tam priorytetem. Obrót dział, one się kręcą bardzo szybko, więc wydaje mi się, że tylko pelotka tutaj jest wymagana. Tutaj obrona maszynowni, można pokombinować inaczej, ale wydaje mi się, że najsensowniejszy wybór. No i tutaj oczywiście przeżywalność głównego uzbrojenia. Szmatki, jak to standardowo bywa. Szmatka na skrócenie czasu pożarów, na zwiększenie ilości przywracanego HP, detonacja. Tutaj wszystkie trzy szmaty na podpalanie, zalania, pelotka i prędkość okrętu. Można by się tutaj pokusić jeszcze o skrócenie czasu przeładowania sprzętów eksploatacyjnych, ale trzeba by coś poświęcić już z tej tutaj puli, także wolę niech zostanie to tak. Więc tak się nam ten okręcik przedstawia, jeżeli chodzi o kapitana i moduły. Tutaj mamy 3-sekundowy reload, 8% szansy na pożar, widzieliście nadzorce na pokładzie, plus szmaty. Także 8 sekund przy takim spamie to jest dosyć dobry wynik i zobaczycie zaraz w tej bitwie, którą dla was przygotowałem. Kamuflaż, jak wspomniałem, 5,8, także blisko podejdziemy. Mamy grupę naprawczą, także możemy sobie pozwolić na nieco więcej, jeżeli chodzi o nasze możliwości ofensywne, bo zawsze tego hapsa trochę sobie odnowimy. Tutaj mamy doładowanie silnika lub obronę przeciwlotniczą. Wydaje mi się, że obrona przeciwlotnicza tego okrętu oceniona tylko na 56, wydaje mi się, że to dosyć mało jak na jego możliwości. On potrafi sporo tych samolotów zestrzelić. Ale nie wiem, większość osób uważa, że obecnie obrona przeciwlotnicza, ten materiał eksploatacyjny jest taki raczej iluzoryczny, takie placebo w zasadzie, bo on niewiele daje, a slota zajmuje, więc no można wziąć doładowanie silnika. Ja osobiście pływam na tym i no nie wiem, musiałbym się jakoś naocznie przekonać o różnicy tych dwóch posiadania obrony przeciwlotniczej tego materiału, a nie posiadania, ale jakoś na razie nie miałem okazji się co do tego przekonać, także zaproszę was jeszcze do obejrzenia króciutkiej bitwy i omówimy sobie, czy ten okręt warto kupić. Tak więc moi drodzy, na początku recenzji wspomniałem wam, że Kit jest jednym z najlepszych dedeków 8 tieru. I jeżeli chodzi o dedeki artyleryjskie, no to jedyną sensowną konkurencją dla niego jest Kozak. Kozak ma hydro, jak wiecie, i ma 8 dział. Tutaj mamy tych dział 5 i tam niestety naprawki nie ma. Tutaj ta naprawka jest, więc wydaje mi się, że te oba okręty są jako tako zbalansowane, jeżeli chodzi o walkę artyleryjską, bo tu mamy mniejszą siłę ognia, ale za to możemy trochę hapsa odnowić, a tam mamy lepsze możliwości zadawania obrażeń, niestety kosztem tego, że HP już sobie nie przywrócimy.
Tam mamy brytyjski dym, czyli krótkotrwający o dużej ilości ładunków, czyli to jest nasza najlepsza broń, jeżeli chodzi o walkę z samolotami, czyli po prostu unikanie ich, a tu możemy sobie te samoloty ładnie plumkać i je zestrzeliwać. To jest bitwa, która była rozgrywana na streamie, kto tam był, tu Blood Minister na lotni sobie siedział, czyli nasz nowy community manager, i to była bitwa grana na żywo, także kto tam był, to widział na żywo, a ja stwierdziłem, że wykorzystam ją sobie do tego, żeby ten materiał nagrać. Gdybym miał powiedzieć wam, które te deki są najlepsze na ósemce, to zdecydowanie powiedziałbym Kit, Kozak, Asashio. Asashio jest dobre, bo ma przyzwoitą artylerię i torpedy, które są niesamowicie mordercze dla pancerników. Przy czym kwestia jest tego, żeby po prostu te torpedy trafiały, ale w dobie, kiedy w kolejce jest, w chwili obecnej nagrywania tego materiału, po 200 czy tam 150 pancerników w kolejce do bitwy, no to jest w co torpedować. A Kit, gdybym miał właśnie ocenić te deki artyleryjskie na 8 tierze premium, podkreślam premium, to zdecydowanie jest to czołówka, także ciężko byłoby zdecydować, który byłby lepszy, czy Kozak, czy Kit. Jak wiecie, oba te okręty były dosyć mocno wykorzystywane, jeżeli chodzi o bitwy rankingowe na ostatnich, nie w ostatnim sezonie, ale w sezonie, kiedy były grane na 8, to te oba okręty cieszyły się dosyć sporą popularnością. Kit zwłaszcza ze względu na swoją pelotkę, bo odstraszał lotnie to mocno, a Kozak ze względu na siłę ognia i możliwość ukrycia się w dymie. Ta bitwa będzie głównie bazowała na tym, żeby przeciwnika palić. Tutaj korzystałem sobie ze spota, który mi zapewniał Blood Minister, także latały sobie samoloty nasze, więc mogłem sobie pozwolić na siedzenie w dymie i plunkanie do przeciwnika. Jeżeli chodzi o dedeki, to tutaj za bardzo walki z nimi nie miałem, bo była tylko Zetka, która gdzieś tam została rozstrzelona przez nasze okręty. Zresztą, jak widzicie, jest na drugim końcu praktycznie mapy. Ja tutaj centrum obstawiam. Ale artyleryjsko ten niszczyciel wydaje się być dosyć dobrym pomysłem, bo robienie go pod torpedy, kiedy mamy na pokładzie jedną wyrzutnię torpedową, to jest trochę pomyłeczka, powiem moim zdaniem. Torped mamy 5, mają one zasięg 9,2 km. Prędkość to jest 55 węzłów, czyli dosyć wolne torpedy, ale damage jak na amerykańską ósemkę, no akceptowalny, 16,5 tysiąca ponad, także coś tam można okazyjnie tymi torpedami sobie przytyknąć. Jak ktoś będzie chciał do nas na blisko podejść, to zawsze mamy je w zanadrzu. Taki na przykład Friesland, który artyleryjsko też jest bardzo niebezpieczny, złapany na blisko przez innego niszczyciela zostanie po prostu storpedowany w większości przypadków, jeżeli na to pozwoli. A tu możemy się jeszcze odgryźć, także moim zdaniem Kit jest dobrym okrętem, raczej takim do wsparcia. Można oczywiście grać solo i iść na pierwszą linię, ale lepiej, jeżeli jesteśmy w dywizjonie, to zresztą zawsze lepiej, jak jesteśmy w dywizjonie, bo mamy przynajmniej jednego ogarniętego człowieka jeszcze po naszej stronie, z którym jako tako możemy polegać. Więc do walki artyleryjskiej jest ok, przy czym z Akizuki też będziemy mieli pewien problem, tyle że Akizuki również nie ma naprawki, także tutaj jest zdecydowanie największa przewaga tego okrętu nad pozostałymi dedekami tieru 8, nie licząc tam tych, które mają naprawkę. Nie pamiętam w tej chwili, czy brytyjskie dedeki od 8 już mają naprawkę, czy nie. Bardzo mało nimi grałem, więc może być, że mają. Także może palnę głupotę, ale jestem pewien. A tutaj widzimy, moi drodzy, spokojną bitwę, kiedy korzystamy sobie ze spota. Mamy długi dym z tym setupem, który wam pokazałem. Ten dym nam się przeładowuje tutaj, moi drodzy, sekund 160, a trwa 124, także około 40 sekund jesteśmy tego dymu pozbawieni, ale jest to czas, który możemy spokojnie sobie gdzieś tam przeczekać, zająć lepszą pozycję, czy po prostu wysłać przodem kogoś, to będzie nam te pancerniki spotował, bo najprościej wiadomo, klepie się damage na pancerniczkach, a pancerniczkach jest w grze, pancerniczków jest dużo w grze, także o to, że będzie w co strzelać, możemy być przeważnie spokojni. Jak widzicie, wysoka parabola lotu pocisków to jest pewnego rodzaju utrudnienie, jeżeli chodzi o strzelanie na dużym zasięgu, ale jest to pewna też zaleta, jeżeli dobrze dopasujemy sobie osłonę terenową, bo wtedy możemy bezpiecznie strzelać do przeciwnika, nie jesteśmy narażeni na jakieś torpedowanie, na ostrzał z takich właśnie na ślepach, tutaj będzie teraz ten Conqueror próbował. Niewiele brakowało, żebym dostał. Także można strzelać z zagóreczek, ale przy większych odległościach będzie bardzo trudno takiego przeciwnika trafić. Tutaj widzicie, że jest blisko, ja tego zasięgu nie wydłużałem, tak jak wam pokazywałem, nie mam zaawansowanego treningu artyleryjskiego, mam tylko podstawowy, żeby szybciej strzelać, a dalej strzelać myślę, że nie potrzeba, bo 12 km
przy takim spamie pocisków i jako takim rozsądnej szansie na pożar 8% w tym buildzie, który wam pokazuję, to jest dosyć dobry wynik. No więcej się już wycisnąć nie da, bo tu Ifhe nie ma, także już więcej szansy na pożar nie będziemy mieć. Także 8% to jest max. Penetracja tych pocisków to jest nie tylko 21 mm, także na to musimy wziąć poprawkę, że czasami warto się na pepance przełączyć i kogoś z tych pepanców bardziej po burcie karać. Nadbudówki pancerników w większości przypadków 8-tierowych, 8-tierowych powinniśmy sobie poradzić z jakąś tam penetracją, no ale wyżej możemy mieć już pewnego rodzaju problemy. Torpedy, jak już wspomniałem, bardzo sytuacyjne, bardzo rzadko do użytku, zwłaszcza że no jest ich mało i są wolne, także będzie ich ciężko używać w miarę sensownie. Jeżeli nie decydujemy się na walkę artyleryjską, no to torpedować raczej będzie nam również ciężko, bo no tak jak mówiłem, mało, wolne i damage taki sobie. A przeładowanie długie, o dziwo. No i wydaje mi się, że można by uznać, że to co chciałem na temat tego okrętu powiedzieć, co powiedziałem, uważam go za jednego z najlepszych dedeków na tierze 8. Jeżeli chodzi o dedeki premium, to ścisła czołówka. Dla mnie tylko kozak jest porównywalny, jeżeli chodzi o jego możliwości ofensywno-defensywne. Także wydaje mi się, że ten okręt nadal jest wart zakupu, zwłaszcza że lotnie zdecydowanie częściej pojawiają się teraz w bitwach niż było to wcześniej, a kozak ze względu na swoją pelotkę jest dla nich sporym zagrożeniem i te samoloty będzie sobie tam siekał, mimo tego, że mamy ocenioną tą pelotkę w menu gry tylko na punktów 56, także nie jest to dużo, ale myślę, że radzi sobie z samolotami w miarę przyzwoicie ten okręt. No i cóż, pozostaje nam obejrzeć jeszcze kilka minut bitwy, kiedy tutaj radośnie plumkam sobie z dymów na pływające pancerniki i zestrzeliwuję troszeczkę samolotów w pobliżu. Jeszcze tu wpadnie w tej bitwie jeden frag, którego będziecie mogli zobaczyć za chwilkę. Jak widzicie, Kaga sobie tutaj lata, mam spota. Większość naszej drużyny jest ciśnięta tam na górze w okolicy lotniskowca właśnie, także jeżeli ktoś by tu wlazł na kapa, no to jesteśmy w czarnej, powiedzmy, między pośladkami, o. I tu nam się zaraz pan Smoleńsk wyłoni z tego dymu, bo mu się ten dym kończy i przyleci tutaj nasza lotnia, która nam tego pana tutaj wyświeci, bo widać, że nasza drużyna w dosyć mocnym odwrocie, przewaga liczebna niewielka, ale jednak na korzyść przeciwnika. No i punktowo też jesteśmy trochę w plecy. I ta bitwa, wam zaspoileruję, skończyła się niestety porażką, także nie będzie tutaj festiwalu bazowego expa. Lekkie przyspieszenie. I będziemy sobie dalej pluć ogniem w tego Conquerora. On tu dosyć mocno narzekał na mnie na czacie, oczywiście robił to na tyle przyjemny i miły dla oka sposób, że nie odczułem tego jako jakieś tam szkalowanko. Po prostu gościu stwierdził, że rozgrzewam jego serce, także pożarów dostawał w tej bitwie co niemiara. I taka ilość pożarów, jaka w tej bitwie się pojawiła, pojawia się dosyć rzadko, także to muszę zaznaczyć. Fakt faktem, jak idę, dużo nie gram, bo ja na dedekach jestem ogólnie taki mocno sobie, to w tej bitwie naprawdę rzuciło mi się w oczy to, że ten okręt podpala i to bardzo dużo. Przy czym 8%, jeżeli mamy do dyspozycji 5 dział i strzelamy co 3 sekundy, także leci tych pocisków całkiem sporo, to 8% wydaje mi się sensowną wartością i można tych pożarów generować na tyle dużo, żeby na tym opierać swój damage. Oczywiście jest to damage pusty, bo wiadomo, że uszkodzenia z pożarów można w pełni odzyskać, jeżeli mamy grupę naprawczą na pokładzie. Ale zawsze jakoś tam te cyferki do góry lecą. I to będzie ostatni dym, który w tej bitwie rozstawiam. Gdybym miał ten okręt ocenić, jeżeli chodzi o skalę od 0 do 10, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, to dałbym mu takie no 7,5 albo 8, wydaje mi się. Coś w tych granicach. Raczej niżej nie i raczej wyżej też nie. Ale jest naprawdę okrętem godnym zakupu, mimo tego, że co się dzieje w grze, mimo dużej obecności lotniskowców, dużej obecności radarów, fakt faktem jesteśmy ósemką, także jak jesteśmy top tierem, no to możemy sobie gnoić te niższego tieru dedeczki, bo mamy odpowiednią siłę ognia, mamy dym. Jeżeli dobrze zarządzamy spotem, to przeciwnika sobie będziemy ostrzeliwać za darmo. No i mamy naprawkę, która zdecydowanie wydłuży nasze życie w starciu, także jako top tier jest niezwykle niebezpieczny, no ale to w zasadzie większość okrętów jest taka. Oczywiście jeżeli odpowiednio nimi zagramy, bo również można top tierem być sobie i dosyć szybko zakończyć swój udział w bitwie.
Ponad 200 tysięcy na dedeku to mi się często nie zdarza. No ale to już będą moje ostatnie podrygi, bo tu widzicie Hubsa zostało niewiele, naprawki się skończyły, puszczone torpedy w kierunku Heniutka, ale torpedy nie są zbyt szybkie, więc Heniutek ma masę czasu na wyminięcie ich w rozmaitych kierunkach. Możemy ścieć na pokładzie Hydro, także te torpedy raczej będą miały trudno trafić. Tu mamy kolejny zrzut z lotniskowca na ślepo, na szczęście udało się to jakoś tam wyminąć. I widzicie, zostało nas tylko 4 na 3, ale przewaga punktowa, mimo tego, że po naszej stronie to tam na górze lotnia została już bardzo mocno obita, także długo już tam sobie Bloodminister nie powalczył, a został wyspotowany przez to Yamato, także no, to był nasz gwóźdź do trumny. 220 na liczniku i tutaj będzie kolejny zrzut i salwa z Henryka jeszcze przyleci. I to będzie koniec mojego udziału w tej bitwie. Także jeżeli się zastanawiacie nad Kidem, to zdecydowanie warto go sobie sprawić. W tym materiale to będzie wszystko. Dziękuję za uwagę i na razie.